7, 44. Takie coś się jeszcze przydarzyło ostatnimi czasy. Powerbank i ogrzewacz do rąk. 10 000 mAh. Ma grzać na 45 stopni, na 55 stopni. Sprawdzimy. I w ogóle otworzymy. To znaczy ja już wcześniej to otworzyłem, ale nie sprawdzałem, bo tylko sobie wrzuciłem tutaj paragonik. Patrzmy paragon, bo już nawet nie pamiętam, ile to kosztowało. Link będzie w opisie. 269 koron, czyli stówkę. Można powiedzieć, że koło 100 zł. I mamy tak. Łącznik. Dwa wyjścia USB typ A. Wejście mikro USB do ładowania i wyjście USB-C w zestawie. Instrukcja, kabelek do ładowania. Więcej nie ma nic. No i taki oto on zawodnik. Sprawdzimy, ile waży. Dwieście trzynaście gram i teoretycznie powinien telefon naładować dwa razy. Wyjścia ma 2-amperowe. No ale to powerbank jak powerbank, to tutaj nie ma się nad czym zastanawiać. Bardziej interesująca jest dla mnie ta kwestia tego ogrzewania. 45 stopni, bo tutaj jest, z tego co rozumiem, jest pierwszy bieg. I drugi bieg. Zmienia się podświetlenie diodek. Ale to w takim razie zrobimy tak. Postawimy go sobie tutaj. Tylko, że nie, żeby to nie było oszukaństwo, bo tutaj jest do słońca. On jest ciemny. Dodamy go może. Co za cholernik, stać nie chce. Między jakimś może tym multitoolem będzie chciał stać. Tylko sobie multitoolem przytrzymamy, bokiem do słońca, albo może jakoś tak. I tak. Sprawdzimy temperaturkę. 23,2. 23,1, nie widać. Teraz nawet 20, ale to przeszczeliłem. 22. 23, no, przyjmijmy 23 stopnie. Dobra, to zrobimy tak. No, gdzież to jest minutnik? Odpalamy na drugi bieg, czyli ma się zagrzać na 55 stopni. I widzimy się za kwadrans. No to zaraz zobaczymy. Nie no, jest ciepły wyraźnie, jak się go bierze do ręki. No to mierzymy. Osiem, nawet 9. No nie no, jest ciepły. Ręce na pewno by sobie można było tym ogrzać, ale dajmy mu w takim razie jeszcze 15 minut.
No to minęło nam pół godzinki. Pół godzinki, no to trochę... Jest to trochę czasu, ale sprawdzimy. O, ciepły. Około 50 stopni, więc 55 się po 30 minutach nie udało uzyskać. Ale w ogóle jaki on tutaj też ciepły jest. To jest 40, 39, 37, 48. No grzeje, aczkolwiek to, co zapewnił producent, to należy wsadzić między bajki. Ale do podratowania się, jak łapy zgrabiałe, żeby sobie zagrzać rączki, powinno być, myślę, że powinno być w zupełności wystarczające. No, a sobie przypomniałem, bo słońce świeci pięknie, że można teraz ten powerbank spróbować naładować tym oto panelem, który pokazywałem kiedyś. I co ciekawe, teraz jeszcze nie. Jak był wcześniej, kurczę, bliżej okna, to już w sumie nawet w połowie. W okolicy okna zaczyna działać. Także zaraz jeszcze wyniosę to na pole, postawię do słońca i zobaczymy. No ten grzeje. Grzeje, jeszcze go będzie trzeba wstawić przy ładowaniu jakiegoś telefonu. Także tymczasem tyle. Podobało się.